Dzień dobry. W dzisiejszej sondzie alertu finansowego chcielibyśmy zapytać przechodniów, co sądzą o systemie emerytalnym w Polsce. Jeśli chodzi o młodych ludzi, no to mają w tej chwili duże problemy, który wybrać i czy będzie korzystny, czy znów nie będzie zmian. No jak to zwykle bywa, że zmieniają w trakcie, prawda? To w tym systemie emerytalnym jest no, do bani. Po prostu ja już jestem też prawie w wieku emerytalnym. I swojej emerytury nie jestem pewien, nie wiem jaką będę miał. Przede wszystkim ja jestem zdania i zwolennikiem tego, żeby ludzie mieli indywidualne konta emerytalne, a nie wszystko w jedną kasę się pcha. Jeśli chodzi o powszechny system emerytalny, no on wypracował sobie dobre metody oparte na systemie niemieckim wywodzącym się z Bismarcka. Ale wysokość świadczeń, to ja się wolę nie wypowiadać. Nie znam się na tym, wiem, że jest za mało dla emerytów, to ja wiem. System emerytalny nie jest porządny, dlatego że nie można my wziąć ani pożyczki, ani nie starcza nam na jedzenie, ani dokładnie na śmierć głodową. Nie wystarcza. Brak jest pieniędzy na wszystko. Nie mamy kompletnie co jeść. Telewizory są powyłączane, radia tym bardziej. Brak energii.